Mała Somaya przechodzi po przedpokoju. Na ścianie w ramie kilka spreparowanych motyli. Somaya staje w drzwiach sypialni dziadka. Spogląda na odkryte stopy mężczyzny. Przy łóżku na stoliku obrotowy wentylator. Co to jest? Co to jest? Somaya wskazuje na stojącą butlę. Tlen. Co to jest tlen? Odejdź już, bo się obudzi. Razie zamyka drzwi sypialni. W kuchni. Razie wysuwa szufladę zmywarki do naczyń. Tam talerze, miski i wielka patelnia. Somaya rysuje palcem po szybie. Spogląda na mamę. Ona nachylona nad szufladą zmywarki. Uśmiecha się. Wstaje. Somaya podchodzi. Przykłada ucho do jej brzucha. Otwiera szeroko oczy. Przykłada drugie ucho. Nie słyszę. Somaya uśmiecha się. Co robi? Audiodeskrypcja to metoda oparta na opisie słownym, która pozwala osobom z dysfunkcjami wzroku zrozumieć to, czego nie mogą zobaczyć. Audiodeskrypcja dotyczy każdego dzieła wizualnego, więc to są obrazy w muzeach, czyli ekspozycje wszelkiego rodzaju muzealne. Zarówno mówimy to o jakichś galeriach sztuki nowoczesnej, jak i wszelkich innych muzeach. To jest film, to są produkcje telewizyjne. To mogą być też audiodeskrypcje na żywo robione, czyli wydarzenia sportowe, przedstawienia teatralne, także wszystko to, gdzie bazuje się na obrazie. W naszym kinie osoby z niepełnosprawnością wzroku otrzymają zestawy słuchawkowe składające się z słuchawki i odbiornika na podczerwień. Dzięki temu słyszą głos lektora znajdujący się w kabinie dźwiękoszczelnej, który w trakcie spektaklu czy projekcji filmowej czyta przebieg akcji, wyjaśniając im to, co się dzieje na ekranie czy na scenie, to, czego nie mogą zobaczyć. I taki zestaw składa się właśnie z odbiornika na podczerwień oraz słuchawki. Centrum Kultury Wrocław Zachód dysponuje 120 zestawami takiego sprzętu do audiodeskrypcji. Poranek. Brukowana uliczka Lwowa. Szczepek z Poltkiem zbliżają się. W ich dłoniach metalowe pręty zagięte na końcu. Podchodzą do studzienki kanalizacyjnej. Odsuwają pokrywę. W kanałach. Szczepek latarką oświetla mur. Przy murze Poldek. Wyjmuje pojedyncze cegły z muru, robiąc otwór. Do otworu wkłada szal z lisa. Poldek wkłada cegły na swoje miejsce w murze. Jako reżyser, no, który jednak ta wizualność jest dla mnie bardzo ważna. Staram się sobie wyobrazić, jakie części wyobraźni pobudza ta metoda, audiodeskrypcja. Że powoduje, że istnieje jakaś nieadekwatna zupełnie, ale jakaś istotna percepcja właśnie tego przekazu audiowizualnego. Więc mnie to trudno sobie wyobrazić, ale najwyraźniej to działa. No, sam film był naprawdę bardzo trudny i taki ciężki, także fakt, że bez audiodeskrypcji to było bardzo trudno i no właściwie niemożliwe, bo wszystko się działo, tyle opisów, co audiodeskrypcja dała, to nie dałoby się zrozumieć tego. Przed audiodeskrypcją do tego filmu to chylę absolutne czoła, bo czytanie tak wartkiej akcji i takiej ilości bodźców to rzeczywiście nie lada umiejętność. My jako instytucja kultury, jako Wrocławskie Centrum Kultury staramy się promować audiodeskrypcję, zapraszając na bezpłatne i integracyjne projekcje filmowe. Filmy są wzbogacone o tą ścieżkę audiodeskrypcji. Mogą w tych projekcjach uczestniczyć zarówno osoby widzące, jak i osoby z dysfunkcjami wzroku. Organizujemy też warsztaty, ponieważ chcemy szkolić specjalistów w dziedzinie audiodeskrypcji. Osoby, które będą mogły tworzyć skrypty do różnych dzieł, zarówno plastycznych, teatralnych, a także filmowych. Organizujemy również konferencje i konferencje mają na celu taką wspólną debatę, wspólną dyskusję na temat tego, w jaki sposób ta audiodeskrypcja powinna być wdrażana, bo powinna być,
jakie ma szanse, jakie powinny być kierunki naszych działań, aby ona po prostu stała się, tak jak w innych krajach Europy, dobrem powszechnym, żeby stała się standardem. Europa stara się dać szansę niewidomym poprzez stworzenie olbrzymiej ilości praw i przepisów, by stali się niezależni i autonomiczni. Czyni to również poprzez finansowanie badań, tworzenie nowych narzędzi i różnych rodzajów pomocy. Umożliwia to niewidomym prowadzenie normalnego życia, jak to tylko możliwe. Na razie tylko poszukujemy informacji o audiodeskrypcji w innych krajach. Poszerzamy wiedzę i robimy pierwsze kroki, takie jak pierwszy film z audiodeskrypcją, pierwsza wystawa fotograficzna, czy wreszcie wystawa sztuki współczesnej. Jako uczestnik konferencji, już po raz drugi uczestniczyłem w konferencji, zauważam taką konieczność uregulowania przepisów w przepisach dotyczących prawa mediów. Nie ma takich osobnych zapisów dotyczących utworów audiowizualnych w prawie autorskim, w innych przepisach też nie. Z tego, co jest mi wiadomo, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostrzega ten problem, albowiem gdy produkcje skierowane są do osób, które mają pewne niedoskonałości w zakresie słuchu, wzroku, oczywiście zachodzi potrzeba umożliwienia dostępu do dóbr kultury osobom tym niepełnosprawnym. Ludzie niewidomi i niedowidzący nie są tacy sami. Każdy jest jednostką, każdy jest inny. Nie da się stworzyć czegoś, co będzie idealne dla każdego. Można co najwyżej znaleźć złoty środek. Niewidomi nie będą zmuszani do oglądania filmów z audiodeskrypcją. Jeśli jej nie lubią, mogą z niej zrezygnować. Powinni jednak mieć ten wybór. Pani, która prezentowała, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, z jej wypowiedzi wynika, że to jest standardem, że jest standardem, że audiodeskrypcja jest od razu przygotowywana w produkcjach filmowych. U nas tego jeszcze nie ma, jakkolwiek są już pierwsze początki właśnie tej działalności. Lekarze kładą mężczyznę na noszach, pielęgniarki wnoszą kroplówkę. Zeus ubiera płaszcz. Doktor Frick naciąga żółte, gumowe rękawice. Jedna pielęgniarka przynosi misę z wodą. Obmywa twarz mężczyzny na noszach. Druga pielęgniarka nakłada doktor Frick maskę na twarz. Wszystko zrozumiałem. Wszystko dokładnie zrozumiałem. No, ktoś inny mi tłumaczył w domu niektóre sceny, ale to o wiele lepiej było tłumaczone tutaj na tym spektaklu. Dużo więcej wymaga sprawności tworzenia audiodeskrypcji w teatrze, kiedy mamy do czynienia właśnie z odczytywaniem na żywo. Osoba odczytująca taką audiodeskrypcję musi czujnym okiem sprawdzać, czy oby na pewno na scenie dzieje się to, co wcześniej było na przykład na próbach. To jak do tej pory, myślę, że większość osób niewidomych zamykała się gdzieś w kręgach rodzinnych, w kręgach domowych. W tej chwili stają się pełnoprawnymi odbiorcami kultury, czy to filmowej, teatralnej, czy sztuk plastycznych. Audiodeskrypcja ma pozwolić widzieć te dane dzieło sztuki osobie niewidomej. Nie posłuchać o nim ciekawostek, dowiedzieć się o jego historii, ale przede wszystkim je zobaczyć, tak? Czyli za pomocą wyobraźni, rekonstrukcji psychicznej tego obrazu tworzymy ten obraz w wyobraźni osoby niewidomej. Ta osoba zobaczy to na pewno na swój sposób. W dolnej części obrazu łąka. Na niej drobne, żółte kwiaty. W centrum kobieta w długiej, biało-błękitnej sukni. Odwraca się w naszą stronę przez lewe ramię. Trzyma rozłożony zielony parasol. Postać kobiety rzuca cień na trawę. Po jej lewej stronie stoi chłopiec w letnim kapeluszu i jasnym ubraniu. 2/3 obrazu zajmuje rozświetlone niebo z białymi obłokami. Ta publiczność, która ma takie kłopoty, ma też prawo absolutne, żeby uczestniczyć w odbiorze filmu i to zrobić wszystko, żeby jej w tym pomóc. Także to, że
tutaj we Wrocławiu ten program ruszył, to, że on ma się zamiar jakby rozwijać, bo słyszę od pani dyrektor o tych wszystkich planach, to absolutnie to popieram i to spotkanie, któreśmy dzisiaj tutaj mieli z tą publicznością, tego najbardziej dowodzi, bo była żywa, wspaniała dyskusja. Po raz pierwszy spotkałem się z taką życzliwością w stosunku do osób, które niedowidzą i niedosłyszą. Ponieważ ja właśnie jestem dotknięty tym niedosłyszeniem i niewidzeniem, dlatego też jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy takie spotkanie zorganizowali. Bardzo bym się cieszył i zachęcał do tego, żeby właśnie tych ludzi otoczyć specjalną życzliwością, żeby pomnożyć te spotkania, żeby oni wiedzieli, że my o nich pamiętamy, że im dobrze życzymy, że chcemy im pomóc na miarę naszych możliwości i postępu techniki w obecnych czasach. Audiodeskrypcja to jest dla mnie powrót do świata kultury audiowizualnej. Ja kiedyś widziałem i nauczyłem się tęsknić za kulturą, za kinem, za teatrem, za wystawą, a potem mi to zostało odebrane. Kultura daje nam wgląd w świat, przyjemność, emocje, daje nam temat do rozmowy z innymi ludźmi. Niewidomi nie różnią się niczym od osób widzących. Są ludźmi. Kultura jest niezbędna dla ludzi. Nieważne, czy jesteś niewidomy, czy nie. Na pewno to jest czasami bardzo trudne. Nie zamykać się na swój świat, tylko o tym swoim świecie mówić. Nie bać się na przykład pytań osób widzących a propos swojego świata, a propos swoich potrzeb. Tylko chcieć o nich mówić i pokazywać się w różnych środowiskach. Skarbami wrak, niedaleko mojego domu, jest port, gdzie żaglowce śpią. Czekają na wielką wodę, zabrać mnie z sobą chcą. Niedaleko mojego domu jest świat. Pełen gwiazd niebieskiego okromu i nieprzeżytych lat. Niedaleko mojego domu bezmiar kosmosu śpi. Duszki śpią u Bożego tronu, jakiś cud.